Dasz znak sygnału? Wszystko się nagrywa. Proszę Państwa, jest taka hipoteza, która jest konsekwencją pisarstwa Antonego Satona. To w sumie jest hipoteza stworzona przez Antonego Satona, który był bardzo profesjonalnym angielskim historykiem pracującym w Stanach Zjednoczonych i którego badania opierają się przede wszystkim na kwerendach archiwów amerykańskich, angielskich, niemieckich, że II wojna światowa nie była chaotycznym konfliktem wojennym, który wyglądał w ten sposób, że w Europie powstała hydra nazizmu, powstał bolszewizm, te dwa totalitaryzmy się sprzęgły w straszliwym konflikcie i Stany Zjednoczone musiały interweniować. Tylko że to był wymyślony proces dialektyczny, wymyślony przez elity Wall Street po to, żeby utorować Stanom Zjednoczonym drogę do światowej hegemonii. To jest teza dosyć, wydawałoby się, karkołomna w tym sensie, że ciężko jest normalnemu człowiekowi wyobrazić sobie ludzi, którzy mogą coś takiego zaprojektować, że można zaprojektować 6-letnią wojnę, która prawdopodobnie pochłonie kilkadziesiąt milionów ofiar. Przecież to jest główny problem z akceptowaniem tego rodzaju tez. Jeśli się jednak taką tezę postawi, no bo wydaje mi się, że czasami działanie ludzi, którzy się interesują historią, polega na tym w dzisiejszym czasie, kiedy ta historia jest niewidoczna, kiedy jej mechanizmy nie są jawne, że tworzy się jakiś model i potem dopasowuje się ten model do rzeczywistości i się sprawdza, czy ten model w jakiś tam sposób działa. Ja bym chciał Państwu dzisiaj zaproponować taki eksperyment, żebyśmy spojrzeli, żebyśmy przyjęli takie założenie, że II wojna światowa faktycznie była procesem dialektycznym i żebyśmy spróbowali spojrzeć na tą II wojnę światową oczami jej twórców, ludzi, którzy ją zaprojektowali. Co jest ciekawe, George Friedman, szef think tanku Stratfor, autor takiej książki Następne 100 lat, kiedy opisywał w tej książce drogę Stanów Zjednoczonych do hegemonii, to okres pierwszej połowy końcówki XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku jako najważniejsze rzeczy, które się zadziały, to powiedział coś takiego, że do końca XIX wieku Ameryka po wojnie z Hiszpanią zabezpieczyła sobie pacyficzną flankę, anektując Hawaje. Zabezpieczyła też część tutaj przedpola, przejmując kontrolę nad Kubą. Natomiast podczas II wojny światowej najważniejsze, co się stało, to jest anektowanie wszystkich terytoriów brytyjskich we wrześniu 1940 roku, które były zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych i rozbudowa floty do takiej wielkości, że była większa znacznie od wszystkich pozostałych flot razem wziętych. I to jest to, co napisał Friedman na temat II wojny światowej. W związku z tym, patrząc z punktu widzenia twórców tego procesu dialektycznego, trzeba sobie wyobrazić, jaki jest cel. No bo tworząc jakiś projekt, tworząc jakieś wydarzenia, no musimy wiedzieć, po co je robimy. No i cel był dosyć prosty. Chcemy ze Stanów Zjednoczonych, państwa, które jest izolacjonistyczne, którego wydatki na zbrojenia są stosunkowo małe, w którym każdy zamówiony pancernik jest okupiony walką w Kongresie o każdego dolara. Chcemy, żeby to państwo wydało gigantyczne pieniądze na flotę, żeby rozbudować ją do takiej wielkości, żeby hegemonia Stanów Zjednoczonych była sprawą niepodważalną. Poza tym chcemy usunąć z drogi państwa, które potencjalnie stoją nam na drodze, czyli takie jak, które są potencjalnymi też potęgami morskimi, bo tutaj operujemy wewnątrz, można powiedzieć, doktryny Mahana, państw potęg morskich. Czyli musimy wyeliminować Japonię, Wielką Brytanię i Niemcy. Można też myśleć o eliminacji Francji i Włoch, ale Francja i Włochy to są mocarstwa, które walczą raczej o dominację na Morzu Śródziemnym, w związku z tym one nie stanowią zagrożenia na drodze walki o światową hegemonię. Czyli takie zadanie. Zniszczyć potęgę Japonii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Rozbudować flotę do ogromnych rozmiarów i zabezpieczyć flanki atlantyckie, żeby odsunąć widmo zagrożenia, które, jeśli Państwo byli na poprzedniej konferencji, które dręczyło Stany Zjednoczone, ponieważ strategie wojny
budowane w latach 20. i 30. przede wszystkim między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi, głównie opierały się o wykorzystanie tych właśnie atlantyckich posiadłości Wielkiej Brytanii. Czyli można powiedzieć, że mamy wytyczony cel. Musimy zniszczyć Anglię, Niemcy, Japonię. Japonię zniszczymy sobie sami, natomiast Anglia i Niemcy to jest dużo poważniejsze zagrożenie, bo to są państwa dużo poważniejsze, dużo sprawniejsze i musimy doprowadzić do konfliktu między nimi. W ten sposób one zneutralizują się same. Takie mamy założenie. No i teraz, żeby ten proces dialektyczny mógł się toczyć odpowiednio, no musimy mieć jakichś ludzi, którzy w razie czego będą w stanie go skontrolować i wstawić na właściwe tory. Jeśli okaże się, że coś pójdzie nie tak, że coś będzie zagrażało realizacji tych celów, no to musimy mieć jakieś sterowanie tym procesem, żeby się nam nie wymknął spod kontroli. Wojna jest chaosem i wojny ciężko się kontroluje. Jeśli chodzi o Japonię, nie będę się tym tematem zajmował, ponieważ tutaj będziemy mieli na ten temat referat. Zresztą to jest temat też fascynujący, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że Japonia nie była tak strasznie trudnym przeciwnikiem. Wystarczyło wyeliminować premiera Fumimaro Kananoe, który był takim dosyć sprawnym premierem, i ci, którzy pozostali po nim, oni już nie wymagali kontroli, oni popełniali więcej błędów niż się nawet spodziewano. Natomiast inaczej było tutaj w Europie, ponieważ pruska armia, która była, no, pruska hitlerowska armia, która była, można powiedzieć, najlepszą armią świata, najlepiej zorganizowaną, stanowiła pewnego rodzaju problem. No i tutaj ta kontrola nad tym, co robiła ta niemiecka armia, była niezbędna. No i tutaj nie będę oczywiście opowiadał całej historii, bo ona jest zbyt długa, ale chciałbym skoncentrować się na elementach, na takich momentach wojny przełomowych. Wtedy, kiedy mogłaby się skierować na takie tory, że cały ten sprytny zamysł Wall Street mógł się po prostu nie udać. I tu jeszcze muszę poczynić takie założenie bardzo istotne, że w myśl tego, co pisze Antony Sutton, Związek Radziecki był zbudowany i kontrolowany przez Wall Street. I praktycznie od początku XX wieku zachodnie kręgi elit finansowych przygotowywały grunt pod rewolucję, pod przejęcie władzy i pod przejęcie kontroli nad tym terytorium. W latach 20. i 30. zbudowano tam potężne okręgi przemysłowe, zbudowano kolej, która utrzymano kolej, doprowadzono też środki, nazwijmy to, które komunikowały Związek Radziecki i jego te zauralskie tereny ze Stanami Zjednoczonymi poprzez porty na Dalekim Wschodzie itd., itd. W związku z tym możemy przyjąć, że Związek Radziecki traktujemy jako nasze wielkie aktywo, jako naszą świetną inwestycję, jako gigantyczne państwo z ogromnymi zasobami ludzkimi, z ludźmi, którzy są Homo sovieticus, nowy gatunek posłusznych żołnierzy i takich niewolników, mnóstwo sprzętu, świetne technologie itd., itd. Krótko mówiąc, coś, co nam w tej wojnie na pewno pomoże i co jest naszą ogromną inwestycją, za co zapłaciliśmy ogromne pieniądze, żeby zbudować potęgę finansową, naszą potęgę militarną i gospodarczą Związku Radzieckiego. Według mnie trzeba było okraść cały Zachód podczas wielkiego kryzysu. To była gigantyczna inwestycja. Więc mamy taki stan wyjściowy. No i teraz przechodzimy do działania. Tą moją opowieść zacząłbym po kampanii w Polsce. Struktura niemieckiej armii wygląda w ten sposób, że za działania na kontynencie europejskim odpowiada OKH, to jest Sztab Generalny Wojsk Lądowych. Poniżej jest Sztab Generalny Wehrmachtu, wojsk lotniczych, morskich i tak dalej, ale Sztab Generalny Wojsk Lądowych to jest ta naczelna planistyczna komórka i według wcześniejszych procedur sytuacja wygląda w ten sposób, że polityk określa cele, jakie chce
osiągnąć, a sztab generalny w myśl tej doktryny Clausewitza, w której polityka, wojna jest przedłużeniem polityki, no to sztab generalny wymyśla, co zrobić, żeby te cele polityczne osiągnąć. Po kampanii wrześniowej Hitler przychodzi do sztabu generalnego i kładzie im na stole żółty plan wojny z Francją, mówiąc wykonać. Krótko mówiąc, omija jakby tą procedurę, że to sztab generalny powinien realizować cele polityczne. Nie przedstawia ich żadnych celów politycznych. Po prostu cel jest taki, że należy zaatakować od razu. Mamy jesień, jest listopad. Na szczęście dla Niemców pogoda jest chwiejna. W odróżnieniu od I wojny światowej, w II wojnie światowej lotnictwo odgrywa potężną rolę, w związku z tym nie można po prostu rozpocząć wojny, kiedy się chce, trzeba zaczekać na pogodę. Atak jest odkładany kilka razy i daje to możliwość niemieckim sztabowcom do przyjrzenia się temu planowi. Co się okazuje? Plan Hitlera to jest kopia planu Schlieffena z I wojny światowej. Tylko można powiedzieć, że trochę gorsza. Plan Schlieffena z I wojny światowej zakładał bardzo szybki atak na Francję, ponieważ chodziło o to, żeby zneutralizować Francję, zanim się zmobilizuje Rosja. Był pomyślany w ten sposób, że był atak od kierunku północnego, zagarnięcie, okrążenie armii francuskiej, przygwożdżenie jej do granicy ze Szwajcarią i tam zmuszenie do poddania. Ten plan nie wyszedł z różnych powodów. Natomiast plan, który wymyślił Hitler, był powtórzeniem tego planu, ale w takiej wersji, że po pierwsze, w I wojnie światowej atak na Belgię i Francję to był początek sierpnia, czyli lato. Tradycyjnie wojny prowadzi się latem, ponieważ wtedy są przejezdne drogi, lepsza pogoda, wiadomo. Podczas II wojny światowej, kiedy już lotnictwo zaczęło być decydującym elementem, te elementy były jeszcze ważniejsze. No ale na jednym z kierunków ataków, które w planie Hitlera były kopią planu Schlieffena, Francuzi wybudowali linię Maginota, co utrudniało sprawę. Poza tym plan Hitlera nie zakładał doprowadzenia do zwycięstwa, zakładał tylko jakby pierwszą fazę, czyli atak na linię Maginota i drugie skrzydło, dojście do kanału La Manche. Niemieccy sztabowcy z Meinsteinem na czele zachodzili w głowę, znaczy nie, oni traktowali Hitlera jako głupiego kaprala, który po prostu się na niczym nie zna, że prawdopodobnie nawet nie znał planu Schlieffena, coś tam był próżny, w związku z tym wymyślił coś takiego i oni muszą coś z tym zrobić. No ale teraz pomyślmy, jeśli chcemy zniszczyć Europę, czyli zniszczyć pretendentów do roli światowej hegemonii, to powtórzenie I wojny światowej jest świetnym pomysłem. Każdy taktyk wojenny wie, że wojna manewrowa minimalizuje straty, a wojna pozycyjna je eskaluje. To jest oczywiste. To, że I wojna światowa skończyła się wojną pozycyjną, to był przypadek przy pracy, bo wszyscy myśleli o manewrze, a tak jakoś wyszło i wszyscy wiedzieli, że takich błędów nie należy powtarzać. Natomiast plan Hitlera, przez to, że po pierwsze był przeprowadzony późną jesienią i praktycznie zimą, miał być wykonany, plus, że atakował centralnie linię Maginota, no to był przepis na porażkę. To był przepis na długotrwałą kampanię pozycyjną. Niemieccy sztabowcy się temu sprzeciwili bardzo, bardzo wyraźnie i opracowali, von Meinstein opracował swoją wersję, która obchodziła no, znak Boży. Nie wiem jaki. No. Która obchodziła linię Maginota. I teraz jest ciekawa sprawa. Hitler przystał na tą koncepcję, która była bardzo ryzykowna, trzeba powiedzieć. Ona zakładała między innymi, że kierowcy dywizji pancernych i zmotoryzowanych będą przez prawie tydzień jechali na metamfetaminie, żeby tempo ataku było odpowiednie. To był problem, bo już po kampanii w Polsce wiadomo było, że nadużywanie metamfetaminy powoduje, że po tygodniu ci żołnierze przez dwa dni w ogóle nie funkcjonują. Ale takie ryzyko podjęto.
Kampania była świetnie przygotowana, niemieccy planiści tutaj stanęli na wysokości zadania i Hitler się na to zgodził. Dosyć długo zastanawiałem się, czemu się na to zgodził, no bo skoro był w stanie położyć żółty plan wojny sztabowi generalnemu na stole i powiedzieć wykonać, to równie dobrze mógł powiedzieć tam ruki pa szwam i robimy po mojemu i koniec. Natomiast był jeden, wydaje mi się, taki aspekt tej sytuacji, który mógł mu ułatwić tą decyzję. Otóż od sierpnia roku 40, w sierpniu roku 40, admirał Wilhelm Canaris przekazał pierwszą informację wywiadowi brytyjskiemu. Canaris był szefem wywiadu niemieckiego, dosyć szybko był krytyczny wobec Hitlera i zaczął współpracować z Anglikami. Jeśli założyliśmy już, że Hitler był świadomym agentem Wall Street, to można przyjąć, że ta informacja, że Canaris przekazuje informacje Brytyjczykom, dotarła do niego jakąś drogą. W związku z tym jest faktem potwierdzonym, że Canaris przekazał informacje Brytyjczykom i plany ataku na Francję i Belgię latem 40 roku. Myślę, że Hitler mógł o tym wiedzieć, ponieważ wcześniej, tak jak mówię, już od sierpnia Canaris zaczął z Brytyjczykami współpracować i pomyślał sobie, że skoro ten plan Meinsteina jest tak ryzykowny i praktycznie polega na zaskoczeniu, to jeśli ktoś przekaże te plany Brytyjczykom, to i tak zaistnieje sytuacja, że kampania przerodzi się w długą, wyniszczającą wojnę pozycyjną, a nie będzie to jego wina. No bo gdyby zrealizowano jego plan, no to generalicja mógłby powiedzieć: Hitler, nie znasz się na tym, po prostu nie zajmuj się planowaniem, bo zobacz, jak ci to słabo wychodzi. Natomiast w momencie, kiedy oddał inicjatywę najlepszym planistom, jednocześnie jakby tolerując, moim zdaniem, sytuację, że te plany zostaną wywiezione na zachód, no to wyczyścił sobie, zrobił sobie alibi w jakiś tam sposób. No i co się dzieje? Plan Meinsteina jest wykonany i udaje się nawet lepiej niż zakładano. Ta kampania trwa nawet krócej niż myślano. Tak jak mówię, była to bardzo trudna kampania. Wojska francusko-brytyjskie były wojskami bardzo licznymi, całkiem dobrze do wojny przygotowanymi. No i teraz następuje bardzo dziwna sytuacja, o której w ciekawy sposób w moim referacie, który będzie jakby w książeczce, który będzie podsumowaniem tej konferencji, ja tam wszystkie cytaty i odnośniki do literatury będą zawarte, natomiast tutaj, żeby nie grzebać w papierach, które sobie wydrukowałem, ale to będzie trwało, po prostu zacytuję te fragmenty wspomnień niemieckich generałów z pamięci, no, o ile to jest możliwe. No więc Meinstein opisuje to w ten sposób, że po zwycięstwie nad Francją całe kierownictwo polityczne Niemiec zaczęło sobie zadawać pytanie, co teraz? I on konkluduje w ten sposób, że jeśli prowadzi się wojnę i wojna idzie niezgodnie z planem, ewentualnie zmieniane są warunki, dochodzi jakiś sojusznik, coś się innego dzieje, coś, co krzyżuje szyki, no to można sobie zadawać pytania, co teraz? Ale jeśli wszystko jest zrealizowane zgodnie z planem, a nawet lepiej, i kierownictwo polityczne zadaje pytanie, co teraz, to oznacza, że nie miał zielonego pojęcia, co zamierza. Że cała ta procedura, żeby przedstawić sztabowi generalnemu założenia polityczne, co chcemy osiągnąć, a sztab generalny stworzy strategię, została pominięta i wszyscy ci, ale to i Kesselring, i Guderian, i Meinstein, wszyscy mówią, że byli zaskoczeni kompletnie tym, że to, że się udało wykonać plan, było dla Hitlera największym zaskoczeniem. I nie wiedział, co dalej. Oni oczywiście starali się mu podpowiedzieć, że no przecież wojnę prowadzi się po to, żeby zdobyć jakieś terytoria i ją zakończyć. Bo wojna nie jest celem samym w sobie. Natomiast mieli takie spostrzeżenie, że wydawałoby się, jakby Hitlerowi zależało tylko na wojnie, natomiast w ogóle nie stawiał im żadnych celów. Bardzo istotny moment. Dunkierka. Pod Dunkierką był okrążony korpus ekspedycyjny 380 tysięcy Brytyjczyków. Podczas operacji Overlord 4 lata później
uczestniczyło 2 razy mniej żołnierzy. To tak, żeby było wiadomo, że te 380 tysięcy to była cała brytyjska praktycznie armia. Hitler zatrzymuje wszystkie wojska, które mogły po prostu wziąć tych ludzi do niewoli bez żadnego problemu, niemalże z marszu, i pozwala wszystkim tym Brytyjczykom się wycofać. Wszyscy mówią: panie Hitler, jeśli chce pan pokoju z Wielką Brytanią, to mamy tutaj świetny argument. Wytrącimy jej, postawimy ją w sytuacji, w której nie będzie miała co zrobić. No ale wiadomo, Hitler z jakichś sobie tylko znanych powodów pozwala tym ludziom się ewakuować, ale musimy pamiętać, że najistotniejszym elementem tego procesu dialektycznego jest doprowadzenie do wojny między Niemcami i Wielką Brytanią. W związku z tym wszystkie te wątki, które mogą doprowadzić do pokoju, muszą być usuwane. W ogóle, jeśli chodzi o II wojnę światową, to głównym pomysłem na to, żeby wstawić Brytyjczyków i Niemców na tory kolizyjne, nazwijmy to, było realizowanie planu Z, planu wymyślonego w 1935 roku, gigantycznej rozbudowy floty niemieckiej. Ta flota miała być gotowa do rzucenia rękawicy Brytyjczykom około 1949 roku mniej więcej. I chodziło o zbudowanie dużej ilości gigantycznych pancerników. Bismarck i Tirpitz to były pierwsze praktycznie, znaczy pierwsze to były te kieszonkowe pancerniki, potem te Gneisenau i tak jest. Natomiast ostatnie pancerniki, które były projektowane, miały już wyporność powyżej 100 tysięcy ton. I co wszystkich denerwowało, biura projektowe cały czas do 1944 roku zajmowało się projektowaniem tych wielkich, nikomu do niczego niepotrzebnych okrętów, mimo że plan Z został anulowany zaraz po kampanii wrześniowej, kiedy tylko Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom. No ale w związku z tym było wiadomo już po I wojnie światowej, że jeśli Niemcy będą budowały flotę, to jest coś, co Brytyjczyków zdenerwuje. Że to jest coś, co będą widzieli, że ktoś rzuca im rękawice i co generalnie społeczeństwo brytyjskie wstawi na tory wojenne. To jest coś takiego jak, żeby Amerykanów sprowokować do wojny, trzeba zaatakować ich terytorium macierzyste, bo okazało się, że zatopienie Lusitanii nikogo nie interesuje, ale ujawnienie noty Zimmermana postawiło Amerykanów do pionu. W związku z tym tam było wiadomo, że ktoś musi zaatakować Amerykanów, natomiast żeby Brytyjczyków postawić do pionu, wystarczy, żeby Niemcy zbudowały wielką flotę i wtedy już jest sprawa dobra. No ale w I wojnie światowej największym problemem Brytyjczyków to była wojna podwodna, która zaczęła się pod koniec roku 16 po reelekcji prezydenta Wilsona, który wszedł do kampanii wyborczej z pacyfistycznymi hasłami. W związku z tym, kiedy został wybrany, Niemcy się rozluźniły i straty amerykańskiej, a przede wszystkim brytyjskiej marynarki handlowej były dużo większe niż podczas II wojny światowej. Tam sytuacja już była bardzo kryzysowa, dlatego też było wiadomo, że rozbudowa silnej floty okrętów podwodnych będzie takim elementem, który może Brytyjczyków na tyle przestraszyć, że nie będą szukali rozwiązań wojennych. Gdyby tak, jak postulował admirał Dönitz, Niemcy zbudowali 300 ubotów, co nie było dużym wysiłkiem, bo 300 ubotów to jest, wydaje mi się, tyle, co tam, nie wiem, 3-4 pancerniki, jakbyś to przemnożyć na stal. Ubot ma tam 500 ton wyporności, a pancernik ze 40. W związku z tym 3 pancerniki, no to jest 300 ubotów. No może się pomyliłem tam o jakiś, ale niedużo w każdym razie. To było jak najbardziej do zrobienia. I myślę, że gdyby Niemcy posiadały taką flotę, to byłby to element odstraszający. Działałby to jak bomba atomowa, której wtedy nie było. Krótko mówiąc, szansa na wojnę między Wielką Brytanią a Niemcami byłaby minimalna. I to jest pierwszy taki punkt zwrotny. Dunkierka i ta kampania francuska, w której bez interwencji Hitlera wojna potoczyłaby się zupełnie inaczej. Prawdopodobnie rozbrojeni Brytyjczycy nie szukaliby rozwiązań, nazwijmy to, militarnych, mimo że na ich czele stanął Winston Churchill, który był ewidentnie jastrzębiem i wydaje mi się, że mógłby również, nie wiem dokładnie, jakie były jego związki z elitami finansowymi, jakieś były, ale tutaj nie wyciągałbym na razie jakoś daleko idących wniosków. Co jest ciekawe,
w ogniu, w kulminacyjnym momencie bitwy o Wielką Brytanię, czyli we wrześniu 1940 roku, Amerykanie proponują Brytyjczykom zamianę wszystkich terytoriów swoich na, znaczy wszystkich terytoriów brytyjskich na Atlantyku na 50 starych gładkopokładowych niszczycieli, które do zadań patrolowych na Atlantyku no, nie były zbyt użyteczne. To była drugi raz przedstawiona. W każdym razie Brytyjczycy na to idą. To były ogromne terytoria. W tej książeczce ja je wymieniłem. To Państwu tylko przeczytam w sposób szybki, mam nadzieję. No więc to było tak. Antigua, Gujana Brytyjska, Bahamy, Bermudy, Nową Fundlandię, Jamajkę, Trinidad, São Luicie. I pewnie jeszcze coś, o czym zapomniałem. Krótko mówiąc, ogromne terytoria flankujące Stany Zjednoczone od północy do Ameryki Południowej. I wszystko to za 50 starych łajb, które jeszcze trzeba było przystosowywać, montując im podwyższone dziobnice, żeby nie były zalewane falami Atlantyku i w ten sposób blokując i tak już strasznie wytężone jakby moce przerobowe brytyjskich stoczni. I teraz jeszcze ostatnia sprawa, drugi moment, ostatnie dwie minuty. Drugim takim elementem przełomowym, o którym bardzo szybko w skrócie teraz powiem, jest kampania rosyjska i temat bitwy o Moskwę. Jak to mniej więcej wyglądało? No, pomijam już fakt, że moim zdaniem stawiając naprzeciwko siebie dwie armie, jedną trzy razy większą od drugiej, ta trzy razy większa to była armia Związku Radzieckiego, każdy się raczej spodziewał, że front pójdzie w stronę zachodu. To, co się stało, znowu było błędem przy pracy. No i mamy taką sytuację, że Grupa Armii Środek naciera w kierunku Smoleńska i Moskwy. Dochodzi do wysokości Smoleńska. To jest najsilniejsza grupa armii niemieckiej, świetnie dowodzona. Tam Halder, Guderian, takie nazwiska. No i nagle, kiedy już jest odległość 300 km od Moskwy, mamy sierpień roku 1941, Hitler wydaje rozkaz, żeby część tej grupy zaatakowała Leningrad, a druga część Kijów. Kijów leży około 500 km na południowy zachód, czyli można powiedzieć w dół i do tyłu względem Moskwy, a Leningrad po prostu pionowo na północ. Generałowie niemieccy są przerażeni, ponieważ uważają, że mogą tą wojnę znowu skończyć za miesiąc, ponieważ Moskwa jest centrum komunikacyjnym, politycznym, przemysłowym, no najważniejsze miasto, nie mówiąc o tym, że drogi to jest problem w Rosji, natomiast przy Moskwie jest po prostu dużo więcej i wszystkie prowadzą do Moskwy. Halder wysyła Guderiana, żeby wytłumaczył Hitlerowi, że jeśli wszystkie wojska teraz będą musiały jechać na południowy zachód 550 km po bezdrożach, stoczyć tam walkę z wielkim zgrupowaniem wojsk sowieckich, po czym wrócić, to będzie zima i nic się nie uda. Guderian jedzie do Hitlera. Ja tutaj w książce będzie dokładnie opisane, co Hitler powiedział, co powiedział Guderian. To wyglądało mniej więcej w ten sposób, że adiutant Hitlera już powiedział, że nie wolno mówić na temat Moskwy, ale Hitler jednak tą sytuację podjął. Guderian mu wszystko wyłuszczył, wszystkie swoje argumenty, absolutnie oczywiste. Natomiast Hitler powiedział, że sytuacja jest przesądzona i w ogóle nie ma sprawy. Guderian wrócił, Halder się na niego obraził, bo powiedział, że tam nie jechał po to, żeby się zgodzić, tylko żeby ewidentnie zaprotestować. Oczywiście wszystko się wydarzyło dokładnie tak, jak to było do przewidzenia. Niemcy poradzili sobie bardzo sprawnie z tym zgrupowaniem koło Kijowa, ale kiedy wrócili, była już zima. Po tych wydarzeniach w zimie Guderian podał się do dymisji i przez rok był generałem bez przydziału, bo doszedł do wniosku, że po dwóch takich elementach jak Dunkierka i ta Moskwa, to jednak nie ma sensu. I od tamtego momentu generałowie i w ogóle oficerowie Grupy Armii Środek stanowili takie zaplecze spisków przeciwko Hitlerowi. I to, proszę Państwa, jeszcze mam minutę, co prawda, ale się chyba w miarę wyrobiłem. To były takie dwa, wydaje mi się, najbardziej spektakularne i najbardziej ciekawe fragmenty pokazujące o tym, jak ten proces dialektyczny bezwzględnie był kontrolowany w tych kluczowych momentach przez Adolfa Hitlera, które mogły doprowadzić do kompletnie innego rozwiązania, bo gdyby Niemcy zdobyli Moskwę, to cała ta gigantyczna inwestycja Wall Street, Związek Radziecki, by upadł.
Musimy pamiętać o tym, że 3,5 miliona Rosjan, Sowietów poddało się w pierwszych miesiącach operacji Barbarossa. To był kompletny szok, ponieważ 3,5 miliona to jest bardzo, bardzo dużo. Świetnie teoretycznie wyszkolonych żołnierzy nowego gatunku Homo Sovieticus, którzy mieli być elitą przyszłego świata, którzy mieli mieć sprane umysły, którzy mieli być takimi ludzkimi zombie, którzy mieli iść na zachód po prostu i zdobywać. Oni, kiedy uchylono im drzwi i zobaczyli tam człowieka, czyli Niemiec to był dla nich człowiek, to po prostu się rzucili do ucieczki, żeby z tego więzienia się wydostać. Także na tym, drodzy Państwo, skończę mój referat, ponieważ czas się właśnie skończył. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Sebastianowi Pitoniowi za referat dotyczący wojny światowej jako procesu dialektycznego.